Wszedłem z roboty, jadę do kuźni raciborskiej. Droga jest beznadziejna, mam tam być po 18:00. Ola z Darkiem, jeden ze Szczecina, pewno będą przede mną. Masakra. Jakby w Niemczech były takie drogi jak w Polsce, to na Blanka bym jechał tydzień. Kurwa, 50 na godzinę jadę. To jest dobrze, bo za traktorem było 20. O 20 w Stopklatce TV, hit Niania w Nowym Jorku. 18:28, jestem na miejscu. Darek z Olką są jeszcze w polu. Zobaczymy. Pojechaliśmy z Olą na Silesia Adventure Race. Pierwszy taki rajd w naszym wydaniu. Przyjechaliśmy tam wieczorem w piątek. Ogarnęliśmy co i jak, no i poszliśmy spać. Rano obudziliśmy się, zebraliśmy wszystkie rzeczy, poszliśmy na odprawę. Na odprawę powiedzieli nam dokładnie, na czym to polega, na co trzeba zwrócić uwagę, co robić, jak zaliczyć punkty, no i jak skończyć rejs z jak najlepszym wynikiem. Na początku był prolog. Prolog polegał na tym, że trzeba było zebrać ileś tam punktów na podstawie mapy. Map było 4, tyle ile było konkurencji. Ola zaliczyła wszystkie te punkty. Sama to powiedziała. Najpierw jest prolog. Prolog robi Ola. Nie muszę sam mapy. To już jest dobrze. Jak zbierze punkty wszystkie, to jedziemy dalej. Bo chłopak jest. Dopiero zaliczenie prologu i zebranie wszystkich punktów pozwalało na odbiór mapy właściwej, na podstawie której można było zaliczać punkty z rejsu. Nie! Cały rajd był podzielony na kilka etapów. Pierwszy etap to był rower. Rowerem trzeba było zaliczyć najpierw 3 punkty i dotrzeć do 4, gdzie były kajaki. Tam był etap kajakowy, bez punktów, trzeba było tylko cały przepłynąć. Potem była zmiana, przepak, zostawiało się kajaki i dalsze punkty zdobywało się biegiem, dowolność kolejna. Wracało się do rowerów, brało się rowery, kolejny etap rower. Wracało się do szkoły i ze szkoły. Potem był ostatni etap, ileś tam punktów plus zadania specjalne w dowolnej kolejności. Cały rajd, limit czasowy 24 godziny. No i tak to potraktowaliśmy z totalnym luzem i na spokojnie, ale żeby zaliczyć wszystkie punkty. Ruszyliśmy na rowerach. Pierwszy punkt to była porażka, straciliśmy chyba z godzinę na szukaniu tego punktu, a on znajdował się na drugiej ścieżce. No, sugerowaliśmy się innymi ludźmi i to był nasz błąd. Kolejne punkty poszły spokojnie, zaliczyliśmy drugi, trzeci. Jesteśmy, Ola! Będzie w prawo. Jeszcze obszaliśmy, ale na pewno. Co? Bo my jesteśmy, zobacz, Ola, tu. Tu w lewo, nie? To musimy zjechać tu. Tu i w górę. No tak, bo to nie da zakaz. Tylko ile więcej. A tam jadą na rowera. Północny wylot. Tu. No jest jakby, chodź.
zdjęcie jakieś zrobimy. Dobra, to zdjęcie zrobię. Potem był kajak. Na kajaku okazało się, że jesteśmy na końcówce, więc przyspieszyliśmy. Po drodze złapaliśmy jeszcze dwie pary, udało nam się ich wyprzedzić, no i na przepak. Z przepaku pobiegliśmy dalej na wąskotorówkę, po drodze zaliczając jeszcze jeden punkt. Drezyna to było pierwsze zadanie specjalne, bardzo proste. Trzeba było wsiąść na drezynę, wyczaić jak tym się rusza i przejechać w jedną stronę i z powrotem. Dodatkowym mankamentem to była kwestia hamulca. Trzeba było jednocześnie pedałować i hamować. Zatrzymacie. Powiem ci kiedy. Ale to jest super. Basi? Dzięki. Tak, dobra, idziemy tutaj, mamy grać dalej. Po
potem był bieg. Biegliśmy z powrotem do miejsca, gdzie były kajaki, nasze rowery. Zaliczyliśmy te punkty. Jeden był na skrzyżowaniu rowów, drugi nad rzeką. Punkty były rozlokowane w różnych miejscach, najczęściej w jakiś taki charakterystyczny. Ale mieliśmy też z tym nieraz problemy, bo mapy, które dostaliśmy, były robione 10 lat wcześniej i niektóre drogi, które na mapie wydawały się główne, były jakimiś ścieżynkami, a te, które były ścieżynkami albo ich nie było na mapie, były w rzeczywistości. Jeden z punktów zlokalizowany był na meandrze, na zakolu rzeki, ale żeby się tam dostać, trzeba było się przedrzeć przez krzaczory. Także zabawa przednia. Co? To jest to zakolu najbardziej odsunięte. No i dotarliśmy do rowerów. Tam się okazało, że trochę nadrobiliśmy dalej rowery i w drogę. Przed nami teraz? Ale to, no ja wiem, ale mamy szansę kogoś dorwać? Dawno byli? No, na przykład nas. Na przykład nas, właśnie. Tutaj na przykład tam jeszcze jedna para siedzi, o ile pani. Pójdźcie się w ogóle banankami. Tak, to są banane owoce. A chętnie, dzięki. Jabłko to z chęcią. To jest mokre. Rowery. Okazało się, że szły dobrze na początku. Zaliczyliśmy jeden punkt, kolejny był kawał dalej. Znowu przyjechaliśmy za daleko. A to zawsze lepiej wjechać wcześniej niż tak, jak my pojechaliśmy za daleko, nie? Teraz i tak trzeba wrócić na trasę. Dotrzeć do niego można było tylko od jednej strony. Jechaliśmy asfaltem. Tak na moje oko przyjechaliśmy za daleko, więc musieliśmy się wrócić. Znowu straciliśmy trochę czasu. Wracając się, spotkaliśmy jeszcze jedną parę, którą widzieliśmy wcześniej. No, razem znaleźliśmy ten punkt. Pojechaliśmy do kolejnego. Przy kolejnym robiło się już ciemno. To była ambona na takim wzniesieniu. A masz ten? Kartę? A, to spoko. 15, co? Zobaczcie, bo 15 jest... Tutaj nie, stamtąd przyjechaliśmy, więc tam będzie, nie? Ale tu zasłaniają drzewa. Jesteśmy tu, cofnąć się z powrotem do tej trasy, co jechaliśmy, dojechać do głównej, bo tutaj to nie ma sensu, za daleko, żeby się pieszyć. Tu jechać główną, dojechać tu sobie tylko zjedziemy na to, bo jest idealnie na środek, nie? To jest droga. No i potem się cofniemy i już masz bazę. No bo to już jest szkoła, nie? No a potem zobacz. 18, 19, 20, 22, 24, 23. Kurde, po całym tym nas przegonią. 21 nawet tutaj, no. Tutaj nad stanem. No, kąpać się nie będziemy.
No, najlepsza opcja jest ten asfalt. Nie ma o czym mówić. A, no i jeszcze to ścina, nie? Po zaliczeniu tego punktu był kolejny, wydawał nam się bardzo prosty, a okazał się najtrudniejszy. Szukaliśmy go chyba z godzinę, nie mogliśmy tego za cholerę namierzyć. Potem dojechała jeszcze jedna para, którą spotkaliśmy wcześniej i wszystkie jej szukaliśmy tego punktu. No, znaliśmy w końcu ten punkt, zaliczyliśmy go. No ale to nie tak jak bykrze, ty musisz być. Ale tam pojedźmy, tam. No. Pojechaliśmy zaliczyć ostatni przed szkołą. Znaleźliśmy ostatni, ten był prosty i do szkoły. W szkole zjedliśmy zupę, było już późno, no i podjęliśmy decyzję, oczywiście trzeba robić kolejne punkty. Zupa? Ale już? No to pasuje. Ostatni etap to etap trekkingowo-biegowy. Zaczęliśmy od dołu mapy, od południa, od najodleglejszego punktu. To było skrzyżowanie rowów. Udało nam się to znaleźć, chociaż nie było takie proste po cienku. Najważniejsze. 24, tak? 24. Boże nogi. Potem następny punkt to punkt przy jeziorze. Nasi znajomi w tym momencie powiedzieli, że no, oni rezygnują, idą ewentualnie zaliczyć punkty specjalne i wracają do szkoły. No my z Olką wtedy tak naprawdę zaczęliśmy biec. Przebiegliśmy ten 22 punkt, znaleźliśmy to miejsce, odbiliśmy kartę i w drogę. Potem wzdłuż torów dotarliśmy do przecinki, gdzie była trasa na 23 punkt, gdzie były zadania specjalne. Zadania specjalne zaliczyliśmy. Ja miałem podejście małpami pod górę. Ola miała przejście z drzewa na ruiny budynku. Znaczy wiesz, no ale to jest kwestia też tego. Tam jest siłowe, Ola. Tam jest siłowe. Weźmiemy tego. Wciągniemy cię na wędkę i już. Spokojnie. Lepiej niż ekstrem. Poszło nam fajnie. Potem trzeba było obiec dookoła stary teren jakiś porakietowy i zaliczyć w bunkrach i na wałach wszystkie dodatkowe punkty. Zrobiliśmy to. Dalej miasto. Miasto też zaliczyliśmy. Tam był punkt na słupie. No i dalej były jeszcze 3 punkty w lesie. To też nam się udało w miarę szybko załatwić. Wszystko biegiem. Na końcu spotkaliśmy chłopaków z Extreme. Dotarliśmy do asfaltu. No i biegiem do szkoły. Byli zdziwieni, że jeszcze mamy powera. Dotarliśmy do szkoły, no i nasza zabawa się tak skończyła.